Dum, dum, dum. Co ja tutaj mam? Słuchajcie, mam coś dla fanów ukulele. Nawet dla tych, co nie potrafią wcale na niej grać. Zobaczcie, to jest druga część ukulendnika, czyli zbiorku kolęd opracowanych w bardzo fajny sposób do grania na ukulele. Pierwsza część była wydana w tamtym roku i ja z niej korzystałam. Instrukcja obsługi i słuchajcie, każda zwrotka jest podpisana dokładnie. Macie tu narysowane też chwyty. W każdej kolędzie są od nowa pokazane, a dodatkowo są świetne rysunki. Podobno można je też kolorować. Ja lubię wersję czarno-białą, więc zostawiam ją w tej, tak jak jest. W wersji czarno-białej. Drugiej części jeszcze nie widziałam. Pierwszy raz ją mam w rękach. Właśnie do mnie przyszła w paczce. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ widziałam... O, tak. Zobaczcie. Jest dodana ściąga. Nawet jak będziesz gdzieś na zupełnie innej stronie, masz ściągę z chwytów. Kolorowe paluszki. Patrzcie, patrzcie. Kciuk wcale nie jest pierwszym palcem, jak to na pianinku. Zamiast 5 zrobiły nam się 4 tylko palce. Ale to nic, mamy 4 struny, 4 palce, wszystko jest ok. Dobra. Pięknie rozrysowane akordy, kolorowo, bardzo mi się podoba. I uwaga, inne. Tu były tabulatury. Inne kolędy. Nie było miejsca dla ciebie, ojej. No to już macie moje serce, bo to moja ulubiona kołysanka. Uwielbiam ją. Kolęda kołysanka. No dobrze. To co? Czas na granie. Ja polecam. Muszę tylko dodać, no ja wiem, że to jest druga część dla zaawansowanych i pewnie już macie ogarnięte te akordy, ale muszę dodać, że mi się bardziej podobało, jak akordy były przypisane tu na stronie konkretnej kolędy. Uważam, że to było no, dla mnie jako dla takiej uczącej się grania na ukulele, a raczej dla grającej z doskoku na ukulele było to fajniejsze rozwiązanie. Okej. Ale nadal polecam. Świetna propozycja dla ukulelistów i ukulelistek. Pozdrawiam.